Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Kamila? Tak. Monika tak. Kowalik. Kamila. Będzie okej, jak będziemy na ty? Tak. Dobra, oczywiście. Super. Będzie lepiej chyba. Po prostu, Kamila, zapraszam cię do biura. Zajmuj miejsce, które gdzieś tam jest dla ciebie okej. Okay. Tak, żebyś się czuła dobrze. To ja załatwię coś do picia. Okej. Okay. Więc kawa, herbata, woda. Woda. Dobra, super. Spoko. Kamila oszacowała, że na założenie bawialni będzie potrzebowała około 120 tysięcy złotych. Może mi powiedzieć, co cię sprowadza? Chodzi mi po głowie własny biznes. Super, dobra. No i mieszkając właśnie w takiej miejscowości mniejszej tutaj pod Bydgoszczą, nie ma u nas czegoś takiego jak bawialnia dla dzieci. Ale chciałam się doinformować właśnie, jak to jest w kwestiach dofinansowań, dotacji. Czym to się trzeba okazać, czy to trzeba jakieś tam dochody, no tak jakby nie patrzeć, jest ten mąż, czy on w ogóle jest do tego potrzebny? Szczerze? Nie. Szczerze nie. Dlatego, że wnioskodawcą jesteś ty. Czy każdy może dostać takie pieniądze? One są dosłownie przeznaczone dla osób, które zamieszkują tereny wiejskie. 93 tysiące. No to w ogóle jest zamieszane. Naprawdę. Mało tego, ta dotacja jest bezzwrotna. Sporządzamy wniosek zgodnie z wytycznymi i dostajesz 100% tych pieniędzy bez wkładu własnego. To gdzie to jest haczyk? Żeby nie zwrócić tego dofinansowania, jedyny warunek. Prowadzić działalność. Dwa lata. Dwa lata. No dobra, na co można takie pieniądze przeznaczyć? Czy to też jest właśnie wynajem, remont i to wszystko? Tą kwotę 93 tysiące masz do uruchomienia działalności, czyli remont, wyposażenie, jakby wszystko, co tam jest naprawdę potrzebne. Dobrze, to w takim razie, jeżeli to tak fajnie wygląda, to co ja muszę zrobić, żeby to wszystko bardzo ruszyło? Koszt jakby takiej mojej współpracy z tobą to są 3 tysiące, tak? I to 3 tysiące to jest dosłownie takie zrobienie pełnej dokumentacji od pomysłu do złożenia, później do rozliczenia tego wniosku. No dobrze. Wydrukowałam ci dokumenty, musisz wypełnić wniosek i biznesplan. 93 tysiące wydaje mi się, no to jest dużo, ale jednak tutaj może być za mało. Kolejna szansa będzie dopiero za rok, a w perspektywie to takie półtorej roku co najmniej. To nic, tylko działać.